Bardzo prosimy o umożliwienie przy naszej prezentacji i w międzyczasie bardzo bym chciała przedstawić moje dwie koleżanki, z którymi udało mi się zorganizować projekt pod tytułem Festiwal Patriotów Patriotki XXI wieku i przygotowanie do niego u nas było bardzo, bardzo długo. To jest Ewa Marciszewska. Dzień dobry. I Agnieszka Hrasiu. Dzień dobry. I pozwolę Państwu, że z względów technicznych też koleżankom oddam głos, bo one są jak ja, jesteśmy jedna, trzy w jednym. Przygotowania do festiwalu rozpoczęliśmy już we wrześniu. Praca rozpoczęła się od przygotowania lekcji, które przeprowadziliśmy na godzinach wychowawczych, na zajęciach WOS-u, na języku polskim. Lekcje związane przede wszystkim z wartością Jacka Kuronia. Uczniowie również z klas gimnazjalnych przygotowali lekcje na temat początków państwa polskiego, na temat symboli narodowych. Dziewczyny przeprowadziły te lekcje w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Ponieważ w nasze działania zaangażowaliśmy uczniów zarówno z klas gimnazjalnych, siódmej klasy szkoły podstawowej, jak i pierwszoklasistów. To było rzeczywiście spore doświadczenie. My skupiliśmy się przede wszystkim na wartościach Jacka Kuronia. Zapoznaliśmy naszą młodzież z tą postacią, a następnie wykonywaliśmy koła wartości Jacka Kuronia, koła wartości osobistych, koła wartości grupowych. I tutaj widzimy zdjęcia z lekcji. Może koleżanka troszeczkę powie na temat swoich lekcji. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i godzinach wychowawczych była też lekcja poświęcona patriotyzmowi. Były też bardzo różne refleksje. Uczniowie pracowali w grupach, wykonywali plakaty, bardzo dużo różnych ciekawych pomysłów. Była też lekcja poświęcona takim naszym lokalnym patriotom, osobom, które można by było uznać za lokalne autorytety. Na lekcjach z kolei języka polskiego Emilia poruszała problemy związane z migracjami Polaków, z uchodźcami, którzy do Europy przybywają. Sporo różnych tematów nawiązujących też do wartości Jacka Kuronia zostało poruszone. Dodatkowo na lekcjach plastyki uczniowie przygotowywali plakaty poświęcone patriotyzmowi, które następnie już w dniu festiwalu zostały wykorzystane jako dekoracja. Przed festiwalem nagraliśmy film z udziałem uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. No taka refleksja bardzo młodych ludzi na temat tego, czym jest patriotyzm, jakim się żyje w Polsce, jakim się żyje w Ełku, co im się podoba, co się nie podoba. I ten film następnie został zaprezentowany podczas festiwalu Patrioty i Patriotki. No myślę, ciekawy, wzbudził wśród zaproszonych spore poruszenie. Tutaj widzimy jeszcze zdjęcia właśnie z lekcji, które przeprowadzaliśmy. Tutaj uczniowie na lekcjach plastyki wykonują plakaty na temat tego, jak rozumieją patriotyzm. Dlaczego zorganizowaliśmy Dzień Patrioty? Uważaliśmy, że młodzież potrzebuje rozmawiać na ten temat. Przed samą debatą przeprowadziłyśmy jeszcze ankietę wśród uczniów na temat tego, w jaki sposób pojmują patriotyzm. I tutaj taka ciekawa rzecz, że u nas w szkole również, odpowiadając na różne pytania, uczniowie odrzucili, stwierdzając, że to nie jest patriotyzm, na przykład wywieszenie flagi w samochodzie z okazji meczu polskiej drużyny, czy jakieś inne tego typu rzeczy, typu koszulki patriotyczne. Ojczyźna, tam nie jest domem, życiem i to, co jest najważniejsze. Moim domem. Domem. Moim krajem, gdzie mieszkam. Domem, życiem. I tutaj, gdzie się urodziłem, dla mnie to jest ważna Polska. Krajem, w którym mieszkam, domem. Polska jest dla mnie najlepszym krajem.
to znaczy, że być miłym. To się mówi po polsku. Polacy mogą się bawić, tańczą i są odważni. Polakiem to znaczy mieszkać w Polsce i Polacy lubią grać w piłkę, lubią wychodzić na podwórko, sobie pobiegać, lubią pojechać na wakacje. Polską mi się kojarzy dom, się kojarzy słowa, które się po polsku z lasami, zieleń, jeziora, lasy, ze sportem, z basenem, hip-hopem. Dobrze. 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 Bardzo dobrze. Dobrze. Super miastem, bo mam rodzinę i chodzę do szkoły. No bo mam kolegów, przyjaciółki. To, że tutaj w wakacje przyjeżdża cyrk i można do niego sobie pójść, albo jakiś park rozrywki. Mi się w ogóle najlepiej tutaj się je. Park linowy, plac zabaw. Wszystko mi się podoba. Więc mogę kontynuować. Nasza debata rozpoczęła się od pracy takiej warsztatowej. Wzięli w niej udział zaproszeni przez nas uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół podstawowych w Ełku. Razem z naszymi uczniami i też nauczycielami przygotowywali plakaty na zasadzie kolażu. Tutaj widzimy, jakie były tematy tych plakatów. I następnie, na samym początku debaty, te plakaty zostały przez uczestników zaprezentowane. W naszej debacie wzięli udział zaproszeni goście. Z polityków był wiceprezydent miasta, a poza tym raczej stawiałyśmy na działaczy społecznych, na przedsiębiorców. Wśród zaproszonych znalazła się również nasza pani nauczycielka polonistka, nasza koleżanka, która jest poetką. Zaprosiłyśmy też dwóch ojców naszych uczniów, żeby też pokazać, że wśród tutaj bliskich są osoby warte posłuchania. Uczniowie przygotowali pytania, zadawali te pytania, goście na nie odpowiadali bardzo chętnie i niektóre rzeczywiście były trudne, ale jak się okazało, na każde dało się odpowiedzieć. Wydaje nam się, że świetnie wyszła współpraca z przedstawicielami innych szkół. Uczniowie z innych szkół podstawowych przyszli świetnie przygotowani, mieli przygotowane dla uczestników pytania i bardzo chętnie je zadawali. Oczywiście pytania nie zostały wyczerpane, także mamy nadzieję, że w przyszłości, jeżeli będziemy organizować tego typu imprezy, no chętnych nie zabraknie. Proszę mieć jeszcze Państwa na nasz tablet, ponieważ mamy tam bardzo dużo relacji z naszych działań. Znajdują się również filmy, wideo z naszych debaty, wywiady z naszymi gośćmi. Znajdują się relacje z poszczególnymi scenariuszami lekcji. Także bardzo serdecznie zapraszamy i bardzo dziękujemy za dobrą inicjatywę, za pomysł i za zaangażowanie nas w to działanie.